Siema, cześć i czołem. Witajcie w czwartym odcinku Core Section TV. Tym razem będzie trochę krócej ze względu na brak czasu. Niestety mam sporo roboty, mało wolnego czasu, żebym mógł nagrać konkretny 20-minutowy materiał. Dlatego nie zdziwcie się, jeśli tym razem skończymy w 5 minutach, ale chciałbym to puścić jeszcze dzisiaj, dlatego ruszamy. Label Gearbox Digital ogłosił na swoim fanpage'u, że będzie można wziąć udział w konkursie na remix jednego z wybranych tracków, które dotychczas ukazały się w tym labelu. Póki co jest ankieta na Facebooku, w której możecie zagłosować na swoje traki, które będą wybrane do remiksowania. Chwilowo wygrywa akurat polski relay z Chaotic Spirit and Regain for Real. I na drugim miejscu jest Regain Still Alive. Zachęcam do głosowania na te dwa traki, bo może być to pomocne dla chłopaków. Natomiast wszystkich młodych producentów, no i tych starszych, zachęcam do brania udziału w tym konkursie. Jest to dla Was duża szansa. Jeśli jesteśmy już w temacie konkursów na remiksy, zachęcam też do zapoznania się z konkursem labelu Natty Tracks od Natty T. Tutaj zasady to są trochę inne niż w innych konkursach. Należy po prostu wysłać swoje skończone kawałki. Label jest zainteresowany głównie ciężkim hardstylem, roughstylem, a także acidem i hardtrancem. Jeśli macie coś na swoim dysku, co skończyliście i chcielibyście się gdzieś pokazać, zachęcam do wysyłania. Naprawdę z Jamesem można nieźle współpracować. Najlepsi wydadzą w Natty Tracks i prawdopodobnie zostaną przyłączeni do labelu. Ci, którym się nie uda, mogą wygrać również sample packi i banki do wtyczek VST, dlatego zachęcam. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeszcze w tym roku zawita do naszego kraju Zatox. Wcześniej nie było wiadomo kto, co i jak, dzisiaj już wiemy. Na supporcie będzie Enigmato, Overbeast, The Voicer, a także Core Section. Mam nadzieję, że pojawicie się na tej imprezie, zagramy raczej mocno, ale co ciekawsze, będziemy mogli porozmawiać z Zatoxem na temat tego, co się stało z naszym remixem Creation. Natomiast dla zainteresowanych, którzy przegapili tą informację, remix Creation będzie dostępny na 4000 fanów na naszym fanpage'u. Brakuje teraz niecałe 100, więc myślę, że w parę dni jest to do zrobienia. Natomiast jeśli mówimy o mocnych imprezach w NRG, nie może Was zabraknąć w ten piątek na urodzinach Enigmato, będziemy my. A tutaj oficjalne zaproszenie od samego Przemka. Cześć, tu Enigmato. Wszystkich oglądających Core Section TV chciałem serdecznie zaprosić na moją imprezę urodzinową, która odbędzie się 14 czerwca w klubie Energy 2000 w Katowicach i na której zagrają najlepsi polscy DJ muzyki hardstyle oraz hardcore. Będzie to na pewno najmocniejsza impreza w historii tego klubu. Pozdro. Enigmato udzielił również krótkiego wywiadu dla portalu naklubowo.eu, w którym dowiecie się, czy Przemkowi brakuje toksikatorów, co zagra na Silesia in Love, a także jak zmieniła się w ciągu kilku ostatnich lat polska scena hardstyle. Pewnie nie wszyscy znają polskiego producenta o nazwie Acid Bunny. Piotrek wcześniej wydawał w labelu Tersicore. Miał chwilową przerwę, przeszedł na trensy, natomiast teraz powraca ze swoim show Jump with Bunny or Die. Jeśli nie znacie tego producenta, zachęcam do zapoznania się z jego starą epką, również o tym samym tytule Jump with Bunny or Die, a tutaj parę słów od Piotrka. Cześć, ja jestem Acid Bunny, a Wy oglądacie Core Section TV. Już w najbliższy czwartek w radiu Hardstyle.nu odbędzie się mój comiesięczny radioshow Jump with Bunny or Die. W tym miesiącu po raz pierwszy gościnny set. Gościnnie Rescue. Czwartek, 18. Wpadajcie. Pozdro. Po ostatnim odcinku otrzymałem kilka maili dotyczących Core Section Present Polish Talents. Dla wszystkich wysyłających chciałbym powiedzieć, że mam mniej więcej obsadzone następne 3 miesiące, dlatego nie ma też sensu, żeby więcej materiałów wysyłać w tym okresie, ponieważ pewnie chcielibyście zaprezentować coś nowego za jakiś czas.
Myślę, że pod koniec wakacji ogłoszę kolejny raz, że możecie do mnie wysłać sety. Naprawdę dostałem kilka ciekawych propozycji. W przyszłym miesiącu prawdopodobnie usłyszycie dwóch mniej znanych, aczkolwiek bardzo zdolnych polskich producentów. O kim mowa, przekonacie się w przyszłym miesiącu. A już dzisiaj możecie pobrać set, który Hardtek nagrał na poprzedni epizod Core Section Presents. Jest dostępny na LSDB, był transmitowany na BHB Radio. Przesłuchajcie, kupa mocnego grania. Jakiś czas temu ogłosiliśmy na naszym Facebooku, że mamy grube info, którym niestety jeszcze nie możemy się podzielić. W tym wypadku nic się nie zmieniło. Niestety dalej nie możemy nic więcej powiedzieć. Bardzo dużo osób się pyta, czy dołączyliśmy do jakiegoś labelu, czy mamy jakiś duży kolab, a może duży booking. Niestety mogę powiedzieć tylko troszkę, mam nadzieję, że nie troszkę za dużo. Jeszcze w tym roku zawitamy na zachodniej scenie. O co chodzi, dowiecie się niebawem, ale myślę, że jest to grube info, nawet grubsze niż występ na Beat the Bridge. No i kilka spraw organizacyjnych. Staram się czytać wszystkie komentarze, właściwie czytam wszystkie komentarze na stronach, na których ja to umieszczam, czyli głównie jest to Hard Forum, YouTube i Facebook. Nie odpowiadam na wszystkie, ale raczej wszystkie czytam. Pojawiło się kilka uwag, o których już wiem, przyswoiłem sobie to do wiadomości. Niestety ten odcinek jest nagrywany na szybko i prawdopodobnie jest to ostatni odcinek nagrywany tym aparatem. Chodziło głównie o to, że jest za dużo mnie, a nie ma żadnych materiałów wideo, które byłyby w tle. Wiem, postaram się to jakoś zrobić. Niestety trzeba na to trochę czasu, trzeba szczególnie na ten pierwszy odcinek w nowym stylu. Nie wiem jeszcze za bardzo, jak się za to zabrać, dlatego nie obiecuję, że piąty czy szósty odcinek będzie w takim nowym stylu, ale będę starał się działać coś w tym kierunku. I kolejna sprawa, intro, outro są trochę niedostosowane z rozdzielczością do reszty wideo. To również ulegnie poprawie. Co specjalnego w przyszłych odcinkach Core Section TV? Jakiś czas temu pisałem już o tym, że chciałbym zrobić odcinki tematyczne. Te, które teraz oglądacie, są to odcinki bardziej informacyjne, co się na bieżąco dzieje w świecie hardstyle. Natomiast chciałbym przeprowadzić kilka tematycznych odcinków, można powiedzieć naukowych, czy po prostu o czymś konkretniejszym. Tak jak mówiłem, prawdopodobnie jednym z pierwszych odcinków będzie, jak ma się hardstyle na Wikipedii do tego, jak naprawdę jest. Współpracuję również z kilkoma osobami odnośnie specjalnych odcinków Core Section TV. Niestety wymaga to przygotowania. Jest to uzależnione nie tylko od mojego czasu, nie tylko od moich chęci, ale także od ludzi, którzy będą mi pomagać. Przynajmniej dwa odcinki będą o czymś, o czym nie do końca ja mam pojęcie, ale znam ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią. Przekażę te dwa odcinki specjalne właśnie w ich ręce, ale musicie dać nam jeszcze trochę czasu. Jak pewnie wiecie, co roku spore rzesze Polaków wyjeżdżają na zagraniczne Q-dance'owe i nie tylko Q-dance'owe eventy. Nie inaczej będzie w tym roku na DEFCON 1. Rozmawiałem również z Tomkiem, a.k.a. Flachu, który będzie miał przyjemność wyjazdu. Postara się dla Was nagrać jakąś krótką, a może nawet dłuższą relację z DEFCON. Postaram się to wrzucić w kolejnym odcinku albo w jeszcze kolejnym odcinku Core Section TV. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że chłopakom uda się nagrać jakiś konkretny materiał. Natomiast wszystkim wyjeżdżającym życzę dobrej zabawy. Jeśli ktoś z Was jedzie i chciałby się podzielić jakąś relacją czy czymś z wyjazdu na DEFCON 1, możecie również podsyłać do mnie materiał wideo na schizekmapo2.pl. Zobaczymy, co da się zrobić. Jeśli będzie naprawdę dobre, postaram się to opublikować. No i to byłoby na tyle w tym wyjątkowym, krótkim odcinku. Chciałbym jeszcze Wam podziękować za wszystkie subskrypcje, za to, że regularnie oglądacie, że tak naprawdę pierwszego dnia większość z osób, które chcą to oglądać, już ogląda. Wszystkie odcinki miały kilkaset wyświetleń. Myślę, że jak na początkujący projekt jest to całkiem niezły wynik.
No i widzimy się w kolejnym, piątym odcinku, a może w odcinku specjalnym już w ten weekend. Do zobaczenia.